podstawie paragrafu. Aj, jeszcze. Chwileczkę, bo musimy włączyć. Dobrze, na podstawie paragrafu 11 ust. 3 Statutu Gminy Miasta Jastrowie otwieram 34. sesję Rady Miejskiej w Jastrowiu 8 kadencji. Sesja w trybie zdalnym. Na podstawie paragrafu 11 ust. 1 Statutu w celu stwierdzenia prawomocności obrad zarządzam logowanie. Ja będę odczytywał Państwa po kolei i każdy powie obecny lub jestem, a Pani Natalia będzie logować Państwa na tych urządzeniach. Mzowski Krzysztof, obecny. Cyruk Łukasz, na razie nie ma. Kacberuk Agnieszka. Obecna. Obecna. Tak. Janusz Siwak ma wyłączony mikrofon. Ale nie, nie, nie. Po kolei Król Monika. Obecna. Kruszyński Michał. Jestem. Obecny. Kurzyna Piotr. Jestem. Filińska Agnieszka. Jestem. Jolanta Łatka. Jestem. Magda Elżbieta. Jestem. Dariusz Miszczak. Jestem. Pawłowska Zofia. Jestem. Pawłowski Michał. Jestem. Ruta Zygiel Monika. Jestem. Siwak Janusz. Jestem. I Wyszyński Cezary. Jestem. Dziękuję. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum. Witam radnych Rady Miejskiej, pana burmistrza. Pani sekretarz, na razie nie mamy tutaj, ale pewnie są tam u pana burmistrza, tak? Czyli witam pan... Panie przewodniczący, chciałem zameldować, że jest u mnie po kolei pani zastępca burmistrza, pani skarbnik i pani sekretarz. Tak, już się dziękuję. Wszystkich witam państwa. Na protokolanta obrad powołuję panią Natalię Ślusarczyk. Porządek sesji został państwu dostarczony. Czy ktoś by chciał wnieść jakieś zmiany do porządku? Nie widzę. Musimy zatwierdzić porządek obrad i tak jak poprzednio będę czytał imiennie wszystkich z Państwa. Mzowski Krzysztof za. Kacberuk Agnieszka. Za. Za. Król Monika. Za. Kruszyński Michał. Za. Kurzyna Piotr. Za. Chwilińska Agnieszka. Za. Jolanta Łatka. Za. Magda Elżbieta. Za. Miszczak Dariusz. Za. Pawłowska Zofia. Za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przejdziemy do następnego punktu. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół został Państwu wysłany. Czy są jakieś uwagi co do protokołu? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do przegłosowania protokołu z poprzedniej sesji. I znowu Grzowski Krzysztof za. Kacberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Za. Kurzyna Piotr. Za.
Chwilińska Agnieszka. Za. Jolanta Łatka. Za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Za. Pawłowska Zofia. Za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego porządku. To jest informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrzębiu z ostatniej sesji. To też pan burmistrz, proszę bardzo. Szanowni Państwo, dostaliście mailowo zarówno informacje o pracy burmistrza, jak i realizację uchwał. Innych spotkań w tym czasie, w ciągu tych dwóch tygodni, jakichś takich ważnych, o których musiałbym Państwa informować, czy wypadałoby Państwa informować, nie było. Znaczy były oczywiście jakieś tam spotkania i tak dalej, ale to jest bieżąca taka praca urzędu, więc na ten dzień, na ten czas myślę, że skupimy się tylko na tych siedmiu zarządzeniach i ewentualnie realizacji uchwał. Jak macie Państwo jakieś pytanie w związku z tą informacją, którą tutaj dostaliście, to bardzo proszę. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Jastrzębiu. Przez te dwa tygodnie nic się nie wydarzyło, nawet dyżury. Wczoraj nawet nie byłem na dyżurze, no bo urząd pozamykany, także. Dobrze, czy jakieś pytania? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu czwartego. Łukasz, czy mikrofon twój? Spróbuj. Dzień dobry. Czy słychać mnie? Dzień dobry. Jesteś już zalogowany w systemie. W takim razie jest nas 15. Dobrze, okay. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu czwartego porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Jastrzębie na lata 2021-2031. Projekt został omawiany na wspólnym posiedzeniu. Czy jakieś, mam pytanie do pani skarbnik, czy jakieś zmiany tam w międzyczasie zaszły? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, zaszły pewne zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, a mianowicie na podstawie zawiadomienia wojewody o zwiększeniu dotacji celowej na 2021 rok przeznaczonej na finansowanie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zwiększeniu uległ plan dochodów bieżących oraz wydatków bieżących o kwotę 15 tysięcy złotych. I zmiany będą w WPF-ie polegały na dostosowaniu zgodności WPF-u z uchwałą budżetową, ze zmianami uchwały budżetowej na 2021 rok. I to jest wszystko, jakie zmiany zaszły w WPF-ie. Dziękuję. Czy jakieś pytania są ze strony Państwa do pani skarbnik odnośnie tej uchwały? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania uchwały. Zowski Krzysztof, jestem za. Łukasz Cyruk. Jestem za. Kazberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr.
Jestem za. Kwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygier Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za i otrzymuje numer 309/2021. Punkt 5 porządku, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta Jastrowie na rok 2021. Ta uchwała została omawiana, ale jeszcze pytanie do pani skarbnik, pewnie jakieś zmiany w międzyczasie, to proszę o wyjaśnienie. Tak, w tej uchwale również wprowadzono zmiany, czyli zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15 tysięcy złotych, które przed chwilką omówiłam przy uchwale o zmianie wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto na podstawie zawiadomienia ministra finansów z 17 marca zmieniono kwotę klasyfikacji budżetowej rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej i zamieniono rozdział 756-16 na rozdział 756-18, dostosowując do wymogów zapisanych w zawiadomieniu ministra finansów. Ponadto w celu dostosowania kwoty złożonej do wniosku naszego udziału własnego gminy w budowie nowego żłobka w Jastrowiu, tych nowych 15 miejsc, zwiększono kwotę planowanego zadania o 70 tysięcy złotych, wycofując realizację zadania zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy 1 Maja 11 w Jastrowiu. Łączna kwota wydatków majątkowych nie uległa zmianie, po prostu pieniążki z jednego zadania zostały wcielone w poczet tego zadania, utworzenie żłobka. I wprowadzono załącznik numer 9 do uchwały. Jest to plan dochodów i wydatków w budżecie gminy, które są związane z realizacją środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to sugestia Regionalnej Izby Obrachunkowej, aby taki załącznik został wyodrębniony w uchwale budżetowej i po prostu, żeby tam były ujmowane wszystkie dochody, jakie otrzymamy na realizację przeciwdziałania COVID oraz wydatki z tym związane. I na tej podstawie tej sugestii został wprowadzony dodatkowy załącznik. I to są wszystkie zmiany, które są wprowadzone jako autopoprawka do uchwały budżetowej. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik? Bardzo proszę, radny Łukasz Cyruk. Łukasz, masz wyłączony mikrofon. Halo, słychać mnie teraz? Teraz tak. Ja mam pytanie do pani Blicharz odnośnie załącznika numer 9, tam było chyba tak, ten COVID-19. Tam jest napisane coś o dodatku mieszkaniowym covidowym. Tak. Jak będzie wydatkowany ten dodatek mieszkaniowy? Jakie kryteria będą tego dodatku, komu się będą należały, jakie kwoty są przewidywane na mieszkańca? Proszę o wyjaśnienie w tej sprawy. Znaczy, powiem panu, że to wszystko reguluje ustawa i środki te będą wypłacane przez Miejską Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób, którym ta pomoc będzie się należała. Są to osoby, które są, tak, straciły pracę i są ekonomicznie pokrzywdzone w związku z wystąpieniem pandemii. Powiem państwu, że w miesiącu styczniu i lutym środki te zostały zwrócone już w całości do budżetu państwa, ponieważ żadna osoba, która się nie zgłosiła i nie spełniała kryteriów, żeby z pomocy takiej skorzystać na terenie naszej gminy. Z osób, które otrzymują dodatki mieszkaniowe. A większe informacje bliższe to można zasiągnąć w Miejsku Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, bo oni przysługują, znaczy oni udzielają tego świadczenia. Wszystkiego dobrego. Zaraz, też. Pani Moniko,
zwracam się do pani Moniki Rutyzygiel. Proszę wyłączyć mikrofon i Ela, Magda, bo wraca pogłos tutaj nam i zwracam uwagę na to, że każdy po zagłosowaniu, żeby wyłączył u siebie swój mikrofon, tak? Dziękuję. Łukasz Cyruk jeszcze prosił o głos. Tak, ja chciałem się zapytać, czy w ogóle u nas nasi mieszkańcy gminy wiedzieli o takich możliwościach, o dobiegania się takiego dodatku, bo no pierwszy raz dostałem właśnie takie, dostałem dzisiaj ten załącznik i byłem, nie wiedziałem też, że takie coś w ogóle jest i też nie przekazałem to naszym mieszkańcom tutaj, w którym gdzieś tam jestem radnym. To znaczy, z tego świadczenia mogą korzystać osoby, które pobierają dodatki mieszkaniowe w opiece i które spełniają określone właśnie wymogi. I myślę, że osoby, które są tym zainteresowane, dobrze sobie z tego zdają sprawę, ponieważ o tym już 2 miesiące temu nawet słyszałam, że mówiono w telewizji gdzieś tam także, że w ramach właśnie tej pomocy covidowej państwo nagłaśniało tą akcję, że ludzie mogą korzystać z takiej formy pomocy, tylko po prostu muszą spełniać określone kryteria. Tak, a u nas po prostu nie było osoby, która by te kryteria spełniała, dlatego że to są osoby, którym już się należy dodatek mieszkaniowy i oprócz tego wykażą, że w okresie ostatnim straciły dochody, źródło jakieś, poniosły koszty ekonomiczne związane z epidemią, pandemii COVID-19 i po prostu straciły pracę czy straciły źródła dochodów. I po prostu takich osób w naszej gminie w miesiącu styczniu i w lutym opieka nie zanotowała. Dobrze, dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie ma pytań. Zarządzam głosowanie nad uchwałą. I ponownie Brzoski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Jolanta Łatka. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Janusz Siwak. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za i otrzymuje numer 310/2021. Punkt 6 porządku to podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę numer 271/2020 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Była ta uchwała omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jakieś pytania jeszcze w kwestii wyjaśnień? Nie widzę. Przejdźmy w takim razie do głosowania. Zowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Cezary Wyszyński. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za i otrzymuje numer 311/2021
2021. Punkt 7 porządku to przyjęcie podsumowania wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. To podsumowanie zostało również omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy trzeba jeszcze jakieś wyjaśnienia, uwagi? Ktoś? Nie widzę. To przejdziemy do przyjęcia tego podsumowania. I tak jak poprzednio, Brzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Jolanta Łatka. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że podsumowanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8 porządku. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Sypniewie. To również było omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Z tego, co sobie przypominam, nie było nawet pytań do pani kierownik, także przejdźmy. Czy jeszcze jakieś pytania? Zawsze formalnie pytam. Nie widzę. Przejdźmy do przyjęcia sprawozdania z działalności. Brzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Punkt 9 porządku to przyjęcie sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury w Jastrowiu za 2020 rok. Ono również zostało dosyć szeroko omówione na ostatnim posiedzeniu wspólnej komisji. Czy jeszcze jakieś uwagi ze strony państwa? Nie widzę. Przejdźmy do przyjęcia sprawozdania. Brzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Mistrzak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok, które również zostało omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jakieś uwagi ze strony państwa? Pytania jeszcze do przewodniczącego?
Nie widzę. Przejdźmy do przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Gzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie. I przechodzimy do przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Integracji Europejskiej 2020 rok. No również Państwo otrzymali. Czy jakieś pytania przed przyjęciem? Nie widzę, więc przejdźmy do przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Gzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Król Monika, bo chyba był wyłączony mikrofon, pani Monika. Albo coś zawieszone. No, jestem za. Coś mi się zawiesiło. No. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie Komisji Budżetu zostało przyjęte jednogłośnie. Przejdźmy do punktu 12, to jest przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych za 2020 rok. Czy jakieś pytania, uwagi do przewodniczącego? Nie widzę. Przejdźmy do przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty. Gzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. I przejdziemy do punktu 13, to jest przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Gospodarki Gminnej za 2020 rok. Czy ze strony Państwa są jakieś pytania, uwagi do przewodniczącego, do Pani Przewodniczącej? Nie widzę. Przejdźmy do przyjęcia sprawozdania. Gzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za.
Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Janusz Siwak. Jestem za. I Cezary Wyszyński. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie Komisji Rolnictwa zostało przyjęte jednogłośnie. Punkt 14 porządku dzisiejszej sesji to są interpelacje i zapytania. Bardzo proszę, czy w tym punkcie ktoś chce zabrać głos? Zapytania? Mogę? W sprawie bieżącej wolne wnioski. Za chwilę. Dobrze. Jeżeli nie, to teraz przechodzimy do punktu ostatniego. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Bardzo proszę. Radny Michał Kruszyński prosił o głos. Mam prośbę do pana burmistrza, żeby zapytał, jakim prawem i na jakiej podstawie Pilskie Regionalna Gospodarka Odpadami Komunalnymi, ten nasz związek, który nas obsługuje, zabiera kosze na śmieci należące do osób prywatnych. Spotkałem się z taką sytuacją i byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie pojazd wyżej wymienionej tam związku zabrał 3 pojemniki należące, prywatne pojemniki, za które ktoś zapłacił i zabrał na swój samochód. Po krótkiej interwencji oczywiście oddali te pojemniki, wystawiając je zresztą na ulicę, nie w miejscu, z którego go zabrali, tylko wystawiając na ulicę. No i mnie to bardzo interesuje, no bo spotkałem się z tłumaczeniem, kiedy zapytałem, czego tak zrobili, spotkałem się z takim wytłumaczeniem, że nie było podpisane, że to jest prywatne. No nikt nie podpisuje, że kosz jest prywatny, czy nie jest prywatny. Dla mnie to jest po prostu, jak zwał, tak zwał, jest po prostu to kradzież. Ktoś kupił sobie pojemniki, miał 3 swoje pojemniki, 4. był pojemnik Zeciuka pojemnik został, 3 zostały zabrane na pojazd wyżej wymienionego związku. I proszę, żeby zostało to wyjaśnione, dlaczego jest to tolerowane, dlaczego jest tak to właśnie, no dlaczego tak się dzieje w ogóle? No, słuchajcie, ktoś za to zapłacił. Nie może być tak, że sprzed twojej posesji ktoś ci zabiera twoje mienie. Dobrze. Chciałbym, żeby pan burmistrz to wyjaśnił w spółce, dlaczego tak się dzieje, no bo to no to są jakieś tam pieniądze, może niewielkie, ale jednak no, ktoś kupił to za 80 zł, za 100 zł. Z 3 pojemników robi się raptem 300 zł. Dlaczego spółka? Dobrze, panie Michale, ja spotkałem się w Sypniewie z podobnym przypadkiem, ale to była zaraz tam reakcja jakaś moja szybka do tych, co wożą i ten kubeł wrócił za niedługo, także no tu myślę, że to no, nikt no to złośliwie tego nie zrobił. Nikt złośliwie tego nie zrobił. Stało się, trzeba interpretować na bieżąco pewnie do tych, co... Ale złośliwie, panie przewodniczący. No dobrze, no to... Ja pytam się kierowcy, dlaczego to zrobili? Oni powiedzieli mi bezczelnie, że nie było podpisane, że prywatne. No to mój samochód też na podjeździe dobrze, nie jest podpisane, że jest prywatny. Panie Michale, pan zwrócił się z pytaniem do pana burmistrza, więc pan burmistrz prosi o... Nie z zapytaniem, proszę, panie burmistrz. Z prośbą, żeby to wyjaśnił. No okej, tak. To chciałbym, panie Michale, mieć sposobność wyjaśnienia. Może tak. Szanowni Państwo, przede wszystkim kilka sprostowań. Po pierwsze, nie PERGOK zabiera te kosze, tylko jak Państwo wiecie, od stycznia tego roku obsługuje naszą gminę i gminę Krajenka
duet wykonawców, czyli ZUK Złotowski i już nasza również spółka, tak, która wcześniej też obsługiwała, ale jako podwykonawca, a teraz jest wykonawcą. W związku z powyższym, że kontrakt do końca grudnia miała firma Altwater z Piły, która jest w ramach grupy Enerys, do końca roku ona była zobowiązana jeszcze odbierać odpady, a do 15 stycznia zabrać swoje kosze. A nasza spółka miała do końca grudnia swoje kosze umieścić na posesjach. Tak się jednak nie stało. Altwater, jeszcze do tej pory można spotkać kosze Altwatera. Wszystkie kosze, które miały logo na naklejce Altwater albo Enerys, bo takie były na koszach, były zabierane przez firmę Altwater lub jej podwykonawcę z Kaczą, tak? Więc to są zupełnie różne rzeczy. Tutaj PERGOK jakby fizycznie nie uczestniczył w tym. My reagowaliśmy dosyć mocno, bo mieliśmy też takie informacje z tym, że to wszystko było, szanowny panie Michale, koniec grudnia, początek stycznia, a mamy teraz koniec marca. Nie przypuszczam, żeby jeszcze takie procedury miały miejsce, bo na walnym zgromadzeniu dwukrotnie dosyć ostro razem z burmistrzem Krajenki, Stefanem Kitelą, na ten temat reagowaliśmy, nawet policja była powiadamiana, że są bezprawnie zabierane kosze. Tutaj pewnie ci wykonawcy, którzy mieli po prostu zlecenie, no sugerowali się tymi naklejkami na koszach, tak, że skoro była naklejka, jest to własność firmy Enerys czy tam Altwater, no to zabierali te kosze, tak, zostawiając kosze Zeciuka. Chociaż kosze Zeciuka później okazało się, że też niektóre były zabierane. Podobna sytuacja była na przykład w Jastrowiu na budynkach wspólnot mieszkaniowych, które miały swoje kosze, które kiedyś zostały zakupione jeszcze. Ja pamiętam, taką akcję przeprowadzałem jako dyrektor z GM-u i w późniejszych latach były uzupełniane, były to kosze własności, kosze, które były własnością wspólnot mieszkaniowych. Dlatego też ten temat już jest jakby przebrzmiały. Ja ostatnio nie spotkałem się z tym, żeby były jeszcze jakieś tutaj takie tego typu incydenty. Rzeczywiście koniec grudnia, początek stycznia, dosyć mocno to jeszcze było widać. Do tej pory niektóre kosze Altwatera nie zostały jeszcze zabrane. Jeszcze widzę je na nieruchomościach. Zeciuk praktycznie na wszystkich nieruchomościach wstawił swoje kosze. One mają nowe naklejki Zeciuka i mają też takie kolorowe naklejki, które mówią, do czego te kosze służą, jeżeli chodzi o segregowanie właśnie odpadów. Myślę, że tu no nie ma co już o czym rozmawiać. Jeżeli rzeczywiście jest ktoś, kto, i zresztą Zeciuk to w swoim komunikacie nawet na stronie chyba miał i na Facebooku, jeżeli jest ktoś, kto twierdzi, że zostały mu zabrane kosze, jego prywatna własność i ma to, na to dowód, że jest to jego własność, tak, to musiałby po prostu zgłosić ten fakt, czy do Zeciuka, czy do PERGOK-u. Najlepiej proponuję do Zeciuka. Zeciuk wtedy wskazuje adres tutaj Altwaterowi i domaga się zwrotu, ewentualnie w ramach tych koszy, które Altwater zostawił jeszcze w naszej gminie, taki kosz można odzyskać. Z tym, że no, trzeba mieć dowód. Nie tylko, że on był na mojej posesji i ja teraz nie pamiętam, czy ja za niego zapłaciłem i komu zapłaciłem i kiedy i tak dalej. Tak? Bo takie przypadki też mieliśmy, że ktoś twierdził, że zapłacił za ten kosz, jak się okazało, on w życiu nie zapłacił, tak? Tylko twierdzi, wydawało mu się, że zapłacił, tak? Czy tam wydawało mu się, że ktoś z rodziny zapłacił. Dlatego też, jeżeli są jeszcze takie przypadki, po prostu trzeba je zgłaszać do najbliżej do Zeciuka, można do biura PERGOK-u, ale proponuję do Zeciuka, Zeciuk skwapliwie to przekaże dalej i postara się, żeby te kosze wróciły, tak? Więc to tak wygląda, szanowni państwo, i mówię, jest to sprawa sprzed tak naprawdę już kwartału, więc trochę jestem zdziwiony, że teraz pan sobie o tym przypomniał,
Ale niemniej jednak, gdyby takie dalej były przypadki, bo nie słyszałem o tym, żeby, zresztą w umowie, którą miał Altbater, on w ciągu 2-3 tygodni miał te swoje kosze zabrać, więc powiedzmy szczerze, no już jest grubo po terminie. Jeżeli takie są przypadki, powtarzam jeszcze raz, to wtedy można jeszcze na nie zareagować. Z tym, że mówię to od razu, trzeba mieć dowód na to, że rzeczywiście zakupiło się taki kosz. Dziękuję. Panie przewodniczący, mogę? Jeszcze w tym temacie? No tak, w tym temacie. W tym temacie oczywiście, to był przypadek sprzed miesiąca. Proszę, ale tak jest króciutko. No to króciutko. Przypadek był sprzed miesiąca, więc to nie był sprzed kwartału. To nie był Elwater, to był samochód opisany PR GOIK. Także widać, no pańskie informacje też są ograniczone. Ja byłem tego świadkiem, więc widziałem to. I teraz tak, jak ja tam, przepraszam, bardzo mam udowadniać, że ten kosz jest mój? Mam go zaczipować? Mam go... Nie, bo naprawdę to są śmieszne pieniądze, bo to jest tam parę złotych za kosz, nie? Ale już wyszedł pan z takimi po prostu tutaj tematami, że ja mam udowadniać, że to jest mój kosz. Ktoś przed mojego, z mojej posesji zabiera kosze, dajmy na to 2-3, gdzie nie jest napisane właśnie, bo nie były w ogóle opisane. Tak jak powiedziałem, bezczelnie mi jeszcze odpowiedział, że nie jest opisany, że to prywatny. No to, no ludzie, no nie będę też opisywał, że mój samochód jest prywatny, bo ktoś podjedzie lawetą i go sobie zabierze z podjazdu, tak? Tak samo jest z koszami. Może nie jest to jakiś... wielkie tam przewinienie, no ale jednak no, dla kogoś te 200-300 zł może jest dużym pieniądzem. Dlaczego ktoś ma podjeżdżać, zabierać mu te kosze, tak? Dobrze, panie Michale. Dlatego też mówię, że pańskie informacje, które pan mówi, że przed tam 3 miesięcy, 4, 5 są nieaktualne, to było miesiąc temu. Ta sytuacja miała miejsce miesiąc temu i samochód był opisany jako, jako opiski regionalne gospodarki odpadami komunalnymi, więc to nie były jakieś Elwater, wie pan. No i dobrze, kolego Michale. Ja tylko mówię, co widziałem na własne oczy. No dobrze, tylko dobrze. Dlatego chciałem to wyjaśnić, bo pan burmistrz powiedział sporo, no ale no, ja widziałem coś innego jednak. Dobrze, kolego Michał, myślę, że to tutaj no, akurat na forum Rady się nie wyjaśni, czy był ten kosz i czy są dowody na jego zakup. Wie pan co, no, to już no, nie to, o to chodzi, ja to chciałem właśnie o to chodzi, bo tutaj... Prosiłem pana burmistrza, żeby to wyjaśnił w związku, jak, no. Oni, to, jak oni to widzą, jak oni to ten... Dobrze. Bo no, ja to widziałem na własne oczy. Widziałem na własne oczy, rozmawiałem z tymi ludźmi. Dobrze, ja wszystko już wiemy. Nie chciałbym, żeby tam dostał pan, kolego radny, dostał pan informację od pana burmistrza, gdzie to trzeba wyjaśnić, gdzie w takie sytuacje zgłaszać. Nie, właśnie panie ja. Przewodniczący, gdzie to trzeba wyjaśnić, to się utopi gdzieś tam tym. Nikt nie będzie chodził z jakimś koszem tam do Zyciółka, później jeszcze może jeździł do Piły wyjaśniać z koszem. Nikt tego nie zrobi, bo nikomu się to nie opłaca. Tylko mi chodzi o tą właśnie krzywdę niektórych ludzi. Czemu tak to jest właśnie robione? No. Pewnie jakieś niedopatrzenie z jednej lub drugiej strony. Możemy sobie na to pozwolić, żeby jeździł ten... Dobrze, kolego Michale, to już nie będziemy jak gdyby tego tematu, wątku ciągnąć dłużej, bo wszystko mi się zdaje w tym temacie zostało. No, nie ma sensu. No dobrze, wiem. Dobrze. Jest zasygnalizowane, wszystko już wiemy. Dobrze, no. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawach bieżących, wolnych wnioskach? To ja jeszcze spytam pana burmistrza, czy mamy jakiś pomysł na trochę uporządkowanie tego piachu po zimie na terenach wiejskich, czy to tylko wszystko mieszkańcy sami, bo tam miałem takie sygnały, że gdyby pomóc chociaż transportem, gdyby było na kubki to pozgarniane, bo jednak tego piachu tam jest sporo zaległości, a są części ulic gminnych takie, że które jak gdyby nie mają bezpośredniego takiego właściciela, czyli nie tuż przy posesji, tylko jakieś tam większe odcinki drogi, które są, no nie ma kto tego uporządkować. I
A mam jakieś uwagi od mieszkańców, że to troszeczkę taki na tych chodnikach. I czy mamy jakiś pomysł, panie burmistrzu, na to, czy po prostu, bo jednak ta kanalizacja burzowa, tam, to co wcześniej mówiliśmy na komisji, że może się... Panie przewodniczący, pomysł można mieć taki pomysł, jak przysłał nam dzisiaj pismo Wojewódzki Zarząd Dróg. Właśnie szukam tutaj w poczcie, w której napisano nam, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za utrzymanie porządku na chodnikach przylegających do nieruchomości, do nieruchomości odpowiada ich właściciel. To było związane z naszymi interwencjami dotyczącymi ulicy Wojska Polskiego. Tak? Widzimy wszyscy, co na Wojska Polskiego się dzieje, ogromnej ilości piachu, ogromnej ilości liści, brudu. Prosimy, żeby Wojewódzki Zarząd Dróg wykrawężnikował i wyczyścił, tak? Bo za chwilę to wszystko będziemy mieli w sieci kanalizacji deszczowej. Więc padła taka odpowiedź, że krawężnikowanie tak, po świętach prawdopodobnie, nie podano nam bliżej, tylko stwierdzono, że około 300 km jest dróg wojewódzkich. No taki znany mi trochę styl odpowiedzi różnych zresztą zarządców dróg. A chodniki, no jakie chodniki? No za to odpowiedzialni są właściciele nieruchomości przyległych bezpośrednio. I tu odpowiedni przepis ustawy pada, bodajże artykuł tam 13. No, mam gdzieś tu w poczcie, dzisiaj dosyć obfita ta poczta była, więc nie będę teraz tutaj przerzucał. W każdym razie mailowo też otrzymałem. No my mimo wszystko będziemy jeszcze tutaj próbowali, żeby to wcześniej się stało. No pewnie wyjściem najlepszym byłoby dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg, żeby to zrobił Zeciuk albo żebyśmy my to zrobili i oni wtedy sobie przyjadą i powiedzą, no świetnie, już jest zrobione, a jeszcze najlepiej, żeby ktoś fakturę wystawił. Oczywiście ktoś, kto ma umowę z Wojewódzkim Zarządem Dróg dla Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Dlatego tak to wygląda. Ja zauważyłem, bo pewnie pytasz o Sypniewo. Niektórzy mieszkańcy posprzątali ten piach, a na niektórych odcinkach po prostu ten piach dalej zalega. Rozmawiałem, Zeciuk nie jest w stanie w tej chwili tutaj zrobić tego. Mówię o Sypniewie i o Brzeźnicy choćby, ponieważ jest skupiony tutaj dosyć mocno w Jastrowiu i zresztą mają zadanie, żeby większość tych ulic no, doprowadzić do jakiego takiego stanu przed świętami. Tutaj wiąże się to też z umową, jaką mamy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a przecież ten odcinek jest ogromny i też trzeba tu wykrawężnikować, wyczyścić chodniki i tak dalej. Rozmawiałem dzisiaj i parę dni temu z człowiekiem, który ma taki podobny zakład w Bornym Solinowie, on obsługuje i Borne i tam Szczecinek. No obiecał mi, że na przykład po świętach mógłby to zrobić, z tym, że powiem szczerze, no kwota, którą mi zaproponował, no nie jest jakaś, jakby tutaj powiedzieć, taka, która by mnie zachęcała do podjęcia dalszych rozmów. Jak już powiedziałem, mamy ekipę ludzi, którą zatrudniliśmy kilka dni temu. Oni rozpoczęli tu przede wszystkim porządki na terenach zielonych Jastrowia i pewnie ich Państwo być może widzieliście. Trwa akcja sadzenia trochę kwiatów, dodatkowych trochę nasadzeń robimy i ci ludzie też pomagają Zeciukowi w usuwaniu tego piachu, bo nie wszędzie Zeciuk jest w stanie swoim sprzętem wjechać. Ja Państwu mówiłem na komisji, jak to często wygląda, że trzeba ręcznie po prostu usuwać ten piach gdzieś spod stojących samochodów i tak dalej. I mam taki pomysł, żeby tą ekipę zmontować, oczywiście no na pewno do świąt nie zdążymy, po świętach i wykrawężnikować przede wszystkim, bo tam no, niestety ta warstwa piachu jest taka 10-15 nawet centymetrowa w niektórych miejscach. Wykrawężnikować. Oczywiście będzie potrzebny również tutaj, zestaw ciągnikowy, który nam pomoże po prostu usunąć to, wywieźć. No i później, jak już wykrawężnikujemy, no będzie musiała przyjechać jedna z naszych zeciukowskich zamiatarek, ta ciągnikowa duża, i po prostu doczyścić tą drogę, tak? Wiemy wszyscy, że no w Sypniewie tego piachu też sporo zużyto. Ja tylko Państwu powiem, że z informacji, które mam od prezesa Zeciuku, w Jastrowiu w okresie zimowym sypnięto
300 ton mieszanki, głównie piach, lekko z solą też, ale przede wszystkim piach, 300 ton, proszę sobie wyobrazić, to teraz trzeba wszystko usunąć, tak? Oprócz tego dochodzą jeszcze inne zanieczyszczenia, które się na tych jezdniach znalazły. Tak to wygląda. W Sypniewie ci, którzy realizowali dla nas również akcję Zima, no też tutaj nie oszczędzali na piachu. Zresztą my im ten piach podwoziliśmy co jakiś czas i myślę, że bezpiecznie było. Nie było tam jakichś, nie znam przypadków, takich, które by no generalnie, że było ślisko i tak dalej. Oczywiście no to się zdarzyło, że mogło być kilka godzin czy nawet kilkanaście, ale w miarę szybko to było reagowane. Dlatego ten piach będziemy sukcesywnie usuwać. Tak wygląda na dzisiaj, proszę Państwa, sytuacja. My w budżecie mamy takie środki, które mamy. One de facto pewnie w tym roku będą niewystarczające, bo przez 10 lat ta zima była taka sobie i sporo ograniczyliśmy tych środków kosztem innych zadań, tak? I dlatego choćby więcej mogliśmy na zieleń przeznaczyć i kosztem właśnie tutaj utrzymania zimowego. Dlatego też będziemy się starali zrobić jak najwięcej i być może jakieś dodatkowe pieniądze zabezpieczyć trzeba będzie na ten okres, na tą drugą część roku, czyli na okres listopad-grudzień, kiedy teoretycznie znowu zima może wrócić. A tak wygląda na dzisiaj. No, nie chciałbym też, mówię, zlecać na siłę komuś tam z zewnątrz za duże pieniądze. Może powoli niech to skonsumuje nasza spółka przy udziale naszych ludzi, których zatrudniliśmy. Po to ich między innymi zatrudniliśmy, tak? Te 4 osoby, które mamy, plus do tego jeszcze 2 naszych pracowników, których mamy. Więc myślę, że to może być niezła ekipa, która po prostu da sobie radę. Oczywiście no nie w ciągu tam natychmiast i kilku dni. No trzeba troszeczkę być. Rozumiem. Widzicie Państwo, że no już generalnie w Jastrowiu nie jest tak źle. Oczywiście boczne ulice jeszcze wymagają. No i Wojska Polskiego. No ale Wojska Polskiego, no proszę Państwa, no nie może być tak, że my za kogoś będziemy robić. Albo ktoś nam zapłaci, a ten ktoś, czyli Wojewódzki Zarząd Dróg, nie chce płacić, tak jak mamy umowę z Generalną Dyrekcją, albo po prostu muszą to zrobić, tylko no, są bardzo opieszali. I tutaj od kilku tygodni próbujemy ich tutaj zdyscyplinować w tej materii. Dobrze, dziękuję panu burmistrzowi. Cześć. Bardzo proszę, radna Agnieszka Kacberek, proszę o głos. Ja właśnie też chciałabym w tej sprawie. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z panią komendant straży, właśnie w sprawie tego piachu i faktycznie widać, że zeciuk coś robi, ale no, ulice boczne jeszcze niestety są zasypane. Wyjaśniła mi pani komendant, no, jaka jest sytuacja, że faktycznie posilają się teraz, mają pracowników, także myślę, że jakoś to ogarną, ale no, są prośby mieszkańców, no, żeby to jakoś wyglądało. No, myślę, że do świąta na pewno nie zdążymy. No w tej sprawie też tyle bym chciała powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze pani Elżbieta Magda, prosi. To ja także zapraszam do Samborska, jak już będzie ta zamiatarka wolna, to bardzo proszę. A jeszcze mam pytanie do pana burmistrza, czy coś się wiadomo w sprawie tych pracowników prac społeczno-użytecznych, czy na tereny wiejskie? Mamy jakąś informację? Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. Dziękujemy zebranym za udział. Obrady uważam za zakończone. W związku z czym zamykam 34. sesję Zwyczajną Rady Miejskiej. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.